Sezon letni przepełniają liczne wydarzenia kulturalno-społeczne. Wiele rozrywki w województwie łódzkim można znaleźć również w Uniejowskim Parku, tuż przy Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Elementy cieszące się niezwykłą tradycją i obyczajami epoki średniowiecza mogliśmy dojrzeć podczas wakacyjnego jarmarku średniowiecznego. Gorące dni sierpnia to idealna okazja do połączenia tradycji dawnej epoki na tle zabytku z nowoczesnością uniejowskich term. Prezentuję krosno niecielnicowe ręczne. Tutaj całą pracę wykonujemy ręcznie, za pomocą podnóżków i tutaj bidła. No, uzyskujemy tkaninę, tak, czyli tkamy. Skąd taka technika się wzięła? Znaczy technika ta, no, ja to odziedziczyłem po babci, tak, krosno i postanowiłem jej uruchomić po prostu. I taka jest idea tego. Także no, wypoczywam sobie po prostu przy tej pracy. Myślę, że to jest proste, bo ostatnio sporo dzieci się nauczyło na tym krośnie tkać. Czyli tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tak jest, dokładnie. Od babci, no babcia może tam od kogoś też się nauczyła, także no, mam nadzieję, że po mnie też ktoś odziedziczy. Licznie przybyli goście mieli możliwość przyjrzeć się wykonywaniu średniowiecznej przędzy, rękodzieła, wzornictwa, ceramiki, a także zasmakować tradycyjnych obwarzanków. Jarmark adresowany jest do każdego żądnego historycznej wiedzy i spędzenia czasu wolnego w nastrojowym klimacie. Pierwszy raz na jarmarku? Tak pierwszy raz. Jak się podoba? Bardzo. Fajnie. Wszystko super. Coś się zdążyło już dzisiaj kupić na jarmarku? No właśnie zaczynamy. Właśnie kupujemy. Bardzo fajnie. Pierwszy raz jesteście? Pierwszy raz jesteśmy w Uniejowie w ogóle tak naprawdę. A skąd przyjechaliście? Z okolic Grójca. Obwarzanki kupione, czy coś jeszcze udało się kupić na jarmarku? Tak. Co kupiliśmy, Maksymilian? Monetę i figurkę. A jak ci się podoba w Uniejowie? Bardzo fajnie. I co, województwo łódzkie ci się też podoba? Przyjedziesz tutaj jeszcze raz? No raczej tak. W głębi parku prezentowali się wśród swoich namiotów średniowieczni rycerze oraz panie, którzy zaznajamiali przybyłych gości z tradycyjnymi ubiorami kobiet tej epoki oraz strojami rycerskimi, a także obyczajami związanymi z walkami, pracą, jadłem i codziennym życiem ludzi średniowiecza. Zainteresowali mnie koledzy z Łodzi, z drużyny, których poznałem, a geneza jakby ich zainteresowania wywodzi się tutaj z Zamku Uniejowskiego. No, zamek jak to zamek niesie ze sobą właśnie takie pasje, takie rozrywki. No i chyba właśnie tak droga szła. Przez kolegów, którzy z bractwa wyszli i przeciągnęli to do Łodzi. No elementy uzbrojenia troszkę takie mieszane, ogólnie około grunwaldzkie. No takie, żeby wystarczyło do zabawy, do walki. I skąd pasja średniowiecznymi klimatami? W sumie to u mnie się zaczęło akurat od znajomych. Znajomi mnie w to wkręcili. Podobał mi się klimat imprez i jestem. Pasjonują cię bardziej rycerze. Lubię zarówno rycerze, jak i damy. A co tutaj teraz przedstawiacie? Widzę jakieś tradycyjne naczynia. Co tutaj macie? To jest naczynia, z których normalnie korzystamy. I tyle w sumie. Żeby to wyglądało, żeby być jak najbardziej historycznym. Czyli propagujecie również rękodzieło średniowieczne, z tego co widzę? Zdecydowanie. Krótka lekcja historii w Uniejowie przyciągnęła mieszkańców i przyjezdnych chętnych do zakupu tradycyjnie wypalanej i szkliwionej ceramiki, ręcznie rzeźbionej włóczni, czy obejrzenia i uczestniczenia w tradycyjnych grach i zabawach epoki średniowiecza. Taka inicjatywa to doskonały sposób na letni spacer z pożytkiem dla historycznej wiedzy, a także rozrywki zarówno dla młodszych, jak i starszych.